Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu przedmeczowym. Następny nasz mecz z Treflem Sopot, mecz w Fergo Arenie w najbliższą niedzielę. I zapraszam Państwa do zadawania pytań. Sopot, no tak po polsku. To chyba już teraz nie ma tu łatwych spotkań. Tref Sopot, później z Stemmedziela na górę, to zaczyna się taki cykl bardzo trudnych meczów, w których decydować się będzie miejsce w tabeli. And to the end of the season, we don't have easy games. Right now, especially that next two games with Treff and with Stelmet, there are very important games which are my show at which place we will finish regular season. Oh, that's exactly right. And Treff is one of the good teams that is trying to catch up and secure a playoff spot. So this will be a difficult match for us. Treffel is another fast-breaking team. They score the bulk of the points in fast-breaking transition. They're well-balanced in roster, so we have our job cut out for us. Oczywiście, ma Pan w 100% rację. Są to ważne mecze, zwłaszcza ten najbliższy mecz z Treflem Sopot. Jest o tyle ważny, że to jest drużyna, która walczy cały czas o playoffy. My wygrywając ten mecz mamy jakieś tam względne bezpieczeństwo odnośnie zabezpieczenia naszej pozycji w playoffach już. Oni są bardzo trudnym przeciwnikiem, bo to kolejny raz jest to drużyna, która gra, jest to drużyna szybkiego ataku. Zdobywają bardzo dużo punktów, dodatkowo mają dobrze zbilansowany swój skład, więc są naprawdę groźnym zespołem. Czy Jarosław Mokros zagra w tym meczu teraz? Yes, we hope to have a, you know, full roster for the next game. No, na ten moment wygląda na to, że będziemy mieli wszystkich zawodników do dyspozycji. Czyli zagramy jeszcze lepszą obronę, w takim razie z jednym dobrym zawodnikiem jak Mokros, jeszcze lepszą obronę niż z zwykłymi morskimi? So do you think we'll play a little bit better defense with another defensive player than we played against Wilki? I will say like this, for sure we will need a better defensive game against Treffel than the one we had with Wilki. Może powiem to tak, że z Treflem będziemy na pewno potrzebować lepszej obrony niż tą, którą zagraliśmy z Wilkami Morskimi. Symboliczne. A jak to zrobić? How to do it? Jak wywrzeć presję na zawodnika? How to make that pressure to play that kind of defense? Work a little bit harder each day in practice. Ciężej trenować każdego dnia na treningach. Kasper Borowski dostał dużo minut w tym meczu z Wilkami Morskimi. Czy zapracował sobie w takim razie na kolejny więcej minut następnym meczu, przez przesunie się w tej gradacji czwórek na miejsce numer 3. Kasper played 22 minutes last game. Is he deserved for some minutes during the game, or again he will be pushed for the third position in the fourth spot? You know, he gave us good minutes. I was happy with some of the things he did on the court, and for sure he showed and gave some confidence to me that he can be helpful. Na pewno zagrał bardzo dobre minuty. Było naprawdę sporo rzeczy, które mi się podobało w jego grze. Na pewno również mi dał pewności taki w stosunku do niego, że może nam pomóc. W ostatnim meczu z Wilkami Morskimi widzieliśmy na jego Jerema bez Nguyen'a niż w poprzednim spotkaniu na Wiczarnych. Czy trener coś rozmawiał na ten temat z Jerema? Jakieś osobiste rozmowy, żeby bardziej poświęcał się na grze dla całego zespołu? In game with Wilki we show completely different blessing game than it was the game against Asseco. Did you spoke with him personally? There was some talks you're with him to give more effort? You know, we speak with JB all the time, and this is for coaches is the most important relationship with his main point guard, and in the last game he was the best point guard that any coach can wish. You know, he played for the team, he created assists, created good situations. He scored only when he had to, and he pretty much controlled the team. Cały czas rozmawiam z Blasingamem, to nie tylko ta jedna rozmowa, bo relacje pomiędzy trenerem i głównym rozgrywającym są najważniejszymi relacjami w drużynie i trzeba o nie dbać. A to, jak Jarrell zagrał w meczu z Kingiem Wilki Morskie Szczecin,
To był taki rodzaj rozgrywającego, który każdy trener by marzył, żeby mieć takiego w drużynie. Robił dobre penetracje, bardzo dobrze podawał w tym meczu, grał dla drużyny, bardzo dobrze ją kontrolował i rzucał wtedy, tylko kiedy musiał rzucać. Czy to było trochę tak, że tu właśnie widzieliśmy zespół, który kontroluje Donalda Skyres, a za sekundę widzieliśmy zespół, który kontroluje Gerard Bessingen, albo który chciał kontrolować Gerard Bessingen? It was a little bit like this, that against Wilki Morskie we showed the team who is controlling by Donalda Skyres, and with a second we showed the team where Gerard Bessingen would like to control. You know, I'm a head coach, so obviously I'm in control, but my job is also to put the responsibility on the players themselves. They have to make the decisions to control themselves and in the game. To jest tak, że ja jestem trenerem, ja jestem odpowiedzialny za tą drużynę, ale moim zadaniem jest również to, żeby dać trochę odpowiedzialności również zawodnikom, przekazać im trochę tej odpowiedzialności, żeby oni sami byli odpowiedzialni za swoją grę. Karol, już się nie mówi, że masz dobry sezon, tylko kiedy w końcu powołają cię do reprezentacji Polski. Jak ty się do tego stosunkowujesz? Ja na razie skupiam się na tym, co teraz mamy. Staramy się zająć jak najwyższe miejsce w playoffach, co będzie w wakacje, na razie o tym nie myślę. Mówię, mam tutaj jakieś cele postawione na ten sezon i chcę się z tego jak najlepiej wywiązać, także na tym się skupię. Co możesz powiedzieć o drużynie Trefla, tak z perspektywy zawodnika? Na co warto zwracać uwagę, co jest ich słabym punktem, co jest ich mocną stroną? Myślę, że w ostatnich meczach jeszcze za trenera Maskolionasa, myślę, że mieli problemy w obronie. Jednak ostatni mecz już pokazali, że zupełnie teraz grają z zupełnie większą energią, z większym zaangażowaniem. Myślę, że chemia do tej drużyny trochę powróciła. W ataku to był zawsze dobry zespół. Mają wielu zawodników, którzy potrafią zdobywać punkty na różne sposoby. Zresztą tak pokazali w meczu u nas w pierwszej rundzie, gdzie w drugiej połowie nie potrafiliśmy ich zatrzymać i na pewno będziemy musieli zagrać bardzo dobrze w obronie, żeby wygrać ten mecz. Gdybyśmy zestawili te dwa mecze, to co warto zrobić, żeby nie popełnić błędów z tamtego meczu? Myślę, że teraz jesteśmy zupełnie inną drużyną. Mamy nowego trenera, prezentujemy zupełnie inny styl na boisku. Także myślę, że to Trefl będzie musiał się bardziej obawiać tego, jak nas zatrzymać. My na pewno będziemy grali swoje i będziemy dobrze przygotowani na ten mecz. Takie, może nie buńczuczne, ale takie twarde postawienie sprawy, że to Trefl musi się bardziej martwić o wynik tego meczu niż wy. Tyle pewności dał ten mecz z Wilkami Morskimi? Nie wydaje mi się, że był tylko mecz z Wilkami Morskimi. Nawet ten mecz, który z Asego przegraliśmy, w drugiej połowie prezentowaliśmy taką koszykówkę, myślę, że która naprawdę daje nam pewność siebie na przyszłe mecze i nawet przed playoffami. Myślę, że już od kilku meczów prezentujemy taki styl. Trener wypracował nam taki styl w naszej grze. Nowi zawodnicy wnieśli naprawdę bardzo dużo i stąd ta pewność siebie. A tak patrzycie w tabelę? Myślicie już z tej pozycji najlepiej w tych playoffach zaatakować półfinał? Myślę, że nie, bo ciężko jest również przewidzieć, jak inne drużyny będą się prezentować. Te bilanse innych drużyn są tak blisko siebie. Tu każdy jeden mecz może decydować o kolejności końcowej, także my się nie nastawiamy na jakim miejscu będziemy. Po prostu chcemy wygrać każdy następny mecz, zająć jak najwyższe miejsce. Przed Wami teraz taki dosyć mocne spotkanie, wymagające rywale, gdzieś to zmęczenie, jakieś pokłady sił. Jak to wygląda od tej strony takiej fizycznej u Was? Znaczy na pewno tak jak trener i Marcin powiedzieli, nie będzie już łatwych meczów. Wszystkie, jest dużo drużyn, które się będą biły do ostatniego meczu o play-offy. U nas to na ten moment wygląda, powiedziałbym, że dobrze. Mamy szeroką rotację, wszyscy trenują. Nawet jeżeli są jakieś drobne urazy, to wszyscy i tak poświęcają swoje zdrowie. Także myślę, że nie będzie problemów, nie będzie zaangażowania na 100%.